Hej, hej, siemanko, z tej strony Handy, zapraszam was na wyjątkowy, niesamowity opening na moim kanale. Takiego jeszcze tutaj nie było, słuchajcie. Nie było takiego openingu, bo jak wiecie, robię te openingi, robię daily. Tych daily jest już 151 dziś. No i umówmy się, kosa tam dropa kiedyś, dostaliście tą kosę zresztą. Natomiast już dawno i nieprawda, już nie pamiętam o tej kosie, słuchajcie. Już tyle czasu minęło od ostatniej kosy, że to jest fatalne. No więc wziąłem sprawy we własne rączki i postanowiłem, że zapolujemy, słuchajcie, i to polowanie będzie wyjątkowo udane. Co jeśli wam powiem, że dziś podczas tego odcinka wypadnie karambit, wypadnie na pewno jakości Factor New, no to chyba to oznacza tylko jedno, że ten opening będzie ciekawy. Oczywiście polujemy na karambita Tiger Tuta. To kurczę, absolutnie nie ulega kwestii. Natomiast no zobaczymy, czy nam się to uda, czy też niekoniecznie. Jest szansa też oczywiście na inne karambity. I już wam wszystko wyjaśniam, o co w tym wszystkim chodzi. Otóż moi kochani, podczas ostatniego live'a w niedzielę napisaliście mi na czacie, żebym sobie zobaczył coś takiego jak Firestore Fate Case Lot Bug. No i sobie pomyślałem, kurde, co to jest. Pierwszy raz w ogóle o czymś takim słyszę. I w ogóle później gdzieś tam sobie o tym zapomniałem, natomiast otrzymałem maila, za co serdeczne dzięki, przypominającego o tym, i postanowiłem zobaczyć, co to jest. No i się okazało, że w YouTubach coś takiego istnieje, YouTuberzy sobie otwierają takie case'y, już nawet całkiem sporo, już nawet nie wiem, słuchajcie, bo nie jestem w tym temacie, od kogo to się zaczęło, więc tutaj nie będę o tym mówić. W każdym razie dropi dość ciekawie, jest karambit ze stali, nie ma lipy tam absolutnie żadnej, słuchajcie, są też możliwości wygrania czegoś dużego, czegoś fajnego, a może być po prostu tak jak u Gabena. Tym niemniej postanowiłem sobie to oblukać, obadać dokładnie i zamówić. I słuchajcie, zamówiłem sobie to i mam to i za chwilę się tym zajmiemy. Natomiast o co w tym wszystkim chodzi, bo niektórzy pewnie dalej nie wiedzą, o co kaman, i się zastanawiają, Handy WTF. Ta strona powinna wyjaśnić wszystko. O Jezu, się znowu błyszczę jakoś tak dziwnie. Dobra, słuchajcie, ta strona powinna wyjaśnić wszystko. Skins get real. Fate Case Lot, słuchajcie, z Firestore'u. Od razu, jakby ktoś był tym zainteresowany na wstępie, zaczniemy od ceny. Otóż Fate Case Karambit Lot kosztuje 209 zł. Zamawiacie sobie przesyłkę, paczkę, zwykłą, najzwyklejszą paczkę. Zresztą tutaj wszystko macie napisane. Zaje fajne, to jest mało powiedziane. To dla kolekcjonerów, dla fanów Counter-Strike'a Global Offensive to jest zajebista sprawa. I co zawiera taki lot, który dotrzymujecie paczkę normalnie kurierem, czy tam przez paczkomaty? Otóż zawiera losowego karambita. I tutaj są dostępne skiny. Już wam te skiny pokazuję. Może nam wysrać, chciałem powiedzieć, to u Gabena. Może wystąpić karambit Blue Steel, może być Crimson Web, słuchajcie. To niestety nie może być, bo jest wyprzedany. Jest Fate, jest Knight, jest Rabi, Sapphire i jest nasz Tiger Tut. Czyli to, co nas interesuje, znaczy mnie osobiście interesuje najbardziej. Interesuje mnie najbardziej, bo to jest najładniejszy skin według mnie do kosy, chociaż Crimson Web też jest ok. Fate od biedy. A zobaczymy tak naprawdę, co ten opening nam przyniesie. Słuchajcie, to nie wszystko, bowiem oprócz tego otrzymujecie podkładkę Mionixa Sargassa M, do tego, żebyście mogli ładnie banie strzelać. Otrzymujecie kubek i bonus dropa. No i właśnie, z tym bonus dropem tutaj jest Googlak Have Fun. No i ja jestem bardzo ciekaw, bo obejrzałem trochę tych odcinków u youtuberów, to naprawdę niektóre rzeczy dropiły konkretne. I właśnie, zobaczymy, bo Handy normalnie szczęścia nie ma, słuchajcie. Były klawiatury, były myszki generalnie, były na przykład słuchawki. Generalnie cały asortyment, który w tym sklepie Firestore jest. Wy tak pewnie myślicie, że w tym momencie mam jakąś współpracę z nimi, czy też reklamę. Absolutnie nie. Ja to po prostu otrzymałem od was i postanowiłem to nagrać, bo według mnie pomysł jest zajebisty z czymś takim. Słuchajcie, wiem jedno, klawiatury i słuchawek to tu raczej nie ma, bo otrzymałem taką wersję mini tej paczki. Znaczy, patrząc na to, co widziałem u niektórych youtuberów, to jest wersja mini. Więc zaczyna się ciekawie, ale mam nadzieję, że to tylko takie
wiecie, wielkość nie świadczy o tym, co tam jest. A tam na pewno jest karambit, słuchajcie. To jest najważniejsze w tej całej kwestii. Będziemy otwierać moim nożem dotychczasowym, czyli kuchenny arbuz w jakości, jak widzicie, filtested. Zdecydowanie filtested. Natomiast bierzemy to i razem robimy unboxing. Opening na kanale po raz kolejny. Kurde, 150 openingów zrobiłem przeszło na kanale. Oczywiście do nich zapraszam serdecznie. Ale tutaj takiego jeszcze nie było, co? Ja chyba w ogóle idę od złej strony. Gdzieś tam od dołu. Ale chcę się do tego dostać od tej strony. O kurde. Spokojnie. Nikt nie uległ jeszcze zranieniu. Handy jest cały. Przeciąłem. Jeszcze tutaj. Okej. I słuchajcie, i ma, już coś się pojawia, nie? Pojawia się. Pojawia się coś takiego. Kolejna paczka. Jest paka. Więc to wyciągam. To już nam nie będzie do niczego potrzebne. Okej, no więc mamy coś takiego. Oczywiście w tej paczce mogą być też gry. Coś tam jest. Może być myszka i coś mi się wydaje, że ta myszka jest... O Jezu, lubię ten dźwięk. Wy też to lubicie? Ale nie będę was tym zamęczać. Okej, to jest dobrze zapakowane, jak na lotbag. Nie chcę tego nigdzie przeciąć. Słuchajcie, i wpadłem na taki genialny pomysł, że jeżeli byście chcieli takie openingi, znaczy więcej takich openingów, to pamiętajcie, zostawcie rączkę w górę, kciuka w górę, 500 takich kciuków w górę to kolejny opening, a jakbyście chcieli z tego giveawaya czegoś fajnego, to się zastanowię w kolejnym odcinku, jak zrobicie dwa razy tyle, czyli 1000 rączek. Też pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, taka chwila reklamy przed najważniejszym, bo polecam wam pozostałe serie z Counter-Strike'a, czy też właśnie z openingów na kanale. Wybaczcie, będzie czeszczeć. Będzie czeszczeć. Dobra. Mamy już jakiś konkret, czyli mamy już to, co najważniejsze. Mamy z Firestora, widzicie, Your Epic Gaming Gear. Ok. No i słuchajcie, trzeba tego lotbaga otworzyć i wyciągnąć pierwszą rzecz. Widzicie, to tak samo jak i ja. Nie patrzę, tylko wyciągam. I pierwsze, co ląduje u mnie, to jest Mionix podkładka do myszki Sargasa. Możemy to w sumie oblukać, tak naprawdę. No tak, jak już opening robić, słuchajcie, to na bogatości, nie? To już sobie można to otworzyć i zobaczyć, jak ona wygląda. Okej, to się chyba tutaj otwiera. Tak. Ja mam podkładkę stricte CS-ową, natomiast taką gamerską, czemu by nie? Okej, tak wygląda podkładka. Jest według mnie zacnej wielkości. Jest całkiem spoko. Śmierdzi nowością oczywiście. Z tyłu macie gumę, tak żeby to nie jeździło. Także to jest na pewno fajna opcja. I to jest rzecz, która jest gwarantowana. Ja akurat wyciągnąłem ją jako pierwszą. Dobra, lecimy dalej. Co my tu dalej mamy? Mamy kubek. I słuchajcie, to jest kubek ten filmowy. Okej, i już wiem, w czym Handy będzie pić. Firestore i I'm a Gamer. To wszystko się zgadza. Także z tego zdecydowanie będziemy pić, nie? Kurde, dygam się, co będzie dalej, bo tam zostały, powinny zostać dwie rzeczy, czyli Fate Case i losowy upominek. Czy ja mam zawsze pecha do openingów, słuchajcie? Mamy nóż. Mamy nóż, słuchajcie. To jest fantastyczne. Jakby wam to powiedzieć, tu już nic nie ma. Żeby was tutaj nie okłamywać, to tu nie ma nic. Nic. Chyba, że to jest jakiś kod gdzieś, kurde. Tu nic nie ma. To jest druga strona tego. I centralnie nie ma nic, nie? GG, Handy. Po prostu GG. No, to jest moje szczęście, słuchajcie, do takich rzeczy. Tak jeszcze to wygląda. No chyba, że tym drobiazgiem jest to, ale to chyba jest dodawane w standardzie, nie?
Tak mi się wydaje. No to słuchajcie, to jeżeli to tak wygląda, to tutaj, kurde, żeby był lepiej Karambit Tiger Tooth. Byłoby miło, nie? Otwieram. Widzę tyle, co i wy. Jest początek noża. I wydaje mi się, że nie ma, słuchajcie, że nie ma, że to nie jest ten Karambit Tiger Tooth, ale wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią, że to będzie zapewne Safir. Szczególnie to, tutaj to mówi o tym. Tak jest, słuchajcie, jest Safir. O kurde, jest kosa. Jest kosa. O, to w ogóle zła ręka, nie? Tak nie ten. Ale jest koska. Nice. Słuchajcie, to jest oryginalnie, normalnie metalowa kosa. To jest metal. Jest ostra jak cholera. To jest naprawdę ostre. Słuchajcie, żeby was nie okłamać, że nie otrzymujecie, kurde, plastiku. Ponoć kiedyś było, ale to jest naprawdę, patrzcie, widzicie to? To w ogóle wchodzi jak w masło, nie? I to tnie, no dobrze to tnie. O kurde. No, to mamy kosę, słuchajcie. A to oznacza jeszcze tylko jedną rzecz. Nie jestem wprawiony, bo Karambitem, kurde, no właśnie, nie dropnął, Gaben mi nie dropnął. Gaben stary, musisz się poprawić, bo ja pierdzielę. Mamy kosę, słuchajcie, mamy kosę. Także jest nieźle. Jest zdecydowanie nieźle. I słuchajcie, żeby nie było, jest też drobiazg. No jest drobiazg, słuchajcie. Jest drobiazg, bo tu jest takie info. Wpisz do Steam. No i dobra, słuchajcie, ostatnia rzecz, czyli ta gra z tego Fate Case Lota od Firestora. Gra i tą grą, słuchajcie, będzie... Double Dragon Neon. Proszę bardzo. Taka akcja, słuchajcie. Dobra, klikamy na finish, to okienko zniknęło. Szczerze powiedziawszy, gry nie kojarzę w ogóle. Ale za chwilę zobaczymy. Jest. Giera jest. I za chwilę sobie ją oblukamy, słuchajcie. Jak ona wygląda. Mniej więcej prezentuje to się właśnie tak. Że to jest chyba mocno muzyczne, co? Czy jakie to jest? W każdym razie gierka za 10 euro, moi drodzy, tak to wygląda. Tutaj mam Karambita już na szyi, słuchajcie. No to co? Ja już lot mam. Wam też, kurczę, polecam, bo jest ciekawie. Akurat tym razem była giera, ale tak wam mówię, może wypaść tak naprawdę wszystko, co ten sklep oferuje. O kurde! To jest klasyka, słuchajcie. Czy wy to widzicie? Dajcie znać w komentarzu, czy chcecie, żebym to przeszedł na YouTubach, słuchajcie, bo ja to bardzo chętnie przejdę. O kurde. Także dzięki Firestar. Proszę bardzo, sobie fajną gierę wygląda, że sprawiłem. I wam też możemy to razem przejść, słuchajcie. To ja jestem już bardzo za, bo już się podjarałem, bo to takie konsolowe rzeczy, słuchajcie, jak kiedyś. Kurcze, to były gry, słuchajcie, kiedyś. Naprawdę to były gry. No, o kurde. To musimy to w koniecznie zagrać. Zatem słuchajcie, lecimy ze szybkim podsumowaniem tego lotbaga. Mieliśmy tak, Mionixa podkładeczkę, czyli to co jest tam gwarantowane. Mamy kubeczek gamera I'm a Gamer, który od tej pory będzie u mnie tutaj stałym elementem do picia. Mamy grę, która naprawdę mi się strasznie podoba, ten Double Dragon Neon. Kurczę, no moje czasy, nie? Także zdecydowanie jak najbardziej tak. No i mamy Karambita, słuchajcie, w jakości Factory New. Tak z bliska się on prezentuje. Także lipy nie ma. No jest konkret. Dzięki Firestore. Myślę, że to nie nasz ostatnie spotkanie. Pewnie zamówię po raz kolejny. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę. Linki oczywiście macie w opisie odcinka. I widzimy się w kolejnym takim openingu. Trzymajcie się, papatki. Hej.